Szanowni Państwo, witam uprzejmie na kolejnym zebraniu oddziału Warszawa Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Ja nazywam się Mateusz Łakomy, mam przyjemność pełnić rolę członka zarządu PTG i jednocześnie przewodniczącego oddziału Warszawa. Dzisiaj głównym punktem naszego programu będzie seminarium, wystąpienie prowadzone przez pana profesora Romana Szula pod tytułem Kuba i Wietnam, dwa komunizmy i dwa kraje z perspektywy geopolitycznej, tak więc temat zapowiada się bardzo ciekawie. Zanim oddam głos panu profesorowi, bardzo chętnie chciałbym kilka ogłoszeń. Pierwsza rzecz to zachęcam do udziału w Zjeździe Geopolityków Polskich, już 11, tak więc już za tydzień w Oświęcimiu będziemy mieli okazję spotkać się z profesorami, z doktorami, z naukowcami zajmującymi się tematem geopolityki, tematami pokrewnymi, posłuchać wykładów, otrzymać też wydawnictwa związane tutaj z samym zjazdem, tak więc myślę, bardzo ciekawa impreza się zapowiada. Zachęcam też tradycyjnie do lektury przeglądu geopolitycznego, gdzie kolejne numery znowuż o podobnie z perspektywy naukowej traktują o geopolityce. I ostatnia rzecz, zwłaszcza dla osób, które nie są obecne na sali, które nas słyszą i widzą przez internet, zachęcam do przystępowania do Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Na stronie www.ptg.edu.pl jest formularz zgłoszeniowy, jest instrukcja, w jaki sposób tego można dokonać. A jest to ciekawe z tego tematu, czy z tego tytułu chociażby Państwo, czy część z Państwa, może wszyscy śledzą na bieżąco wydarzenia dotyczące geopolityki w Polsce, dyskusji na temat naukowości geopolityki, na temat co nauka w tym zakresie mówi. I przystąpienie do takiego towarzystwa, jakim jest PTG, to jest towarzystwem naukowym, daje możliwość pogłębienia własnej wiedzy z zakresu właśnie naukowego, możliwość rozpoczęcia pisania artykułów, być może rozpoczęcia pracy naukowej w sensie ścisłym dotyczącej geopolityki, do czego bardzo serdecznie zachęcam. Myślę, że to będzie z korzyścią dla każdego zainteresowanego, plus dla szerszej publiczności, ponieważ ewidentnie mamy takie przekonanie, że jeszcze geopolityka naukowa w Polsce nie powiedziała ostatniego słowa, tak więc jest jeszcze dużo możliwości do tego, żeby się wykazać. Z mojej strony to wszystko, jeżeli chodzi o ten krótki wstęp, a zatem zgodnie z zapowiedzią oddaję głos panu profesorowi, profesor Roman Szul, Uniwersytet Warszawski, Kuba i Wietnam, dwa komunizmy i dwa kraje. Przede wszystkim na tle globalnej geopolityki. Proszę Państwa, muszę najpierw wyjaśnić, dlaczego taki tytuł i przeprosić, jeśli będą jakieś problemy, to znaczy chcę chwycić dwie sroki za ogon, nie wiem, czy mi się uda. Jedna sroka to jest właśnie Kuba i Wietnam, a druga sroka, taka większa, to jest właśnie globalna polityka. Chciałbym umieścić o tym tle. Najpierw może słowo o genezie. Otóż byłem w tych dwóch krajach i zainspirowany moją córką, która miała takie różne zachciewanki, a to być w tym kraju, a to być w tamtym, no w pewnym momencie mówiła, że chciałabym być na Kubie i Wietnamie. No więc zdarzyło się, że taka była możliwość, więc pojechaliśmy na Kubę, a potem do Wietnamu. To, co mnie uderzyło, zaskoczyło, zaintrygowało, jak różne są to kraje z punktu widzenia ustroju, mimo że się nazywają komunistyczne. Czy są nazywane? Oczywiście są pewne elementy podobne, ale są też bardzo różne. Także trudno by nam się było domyślić, to są kraje komunistyczne. I przygotując to wystąpienie, pomyślałem sobie, że to jedno troszkę za mało, bo w końcu jednak nie jestem specjalistą. Troszkę wiem więcej niż wynika z tych moich wyjazdów, tym niemniej nie jestem specjalistą w dziedzinie tych dwóch krajów. Natomiast myśląc o tych krajach, nie tylko o komunizmie, ale właśnie o tych krajach, niech odkryłem, czy uświadomiłem sobie pewne mechanizmy wspólne wynikające z globalnej polityki i miejsca tych krajów w globalnej polityce od dawna. Od jak dawno to jeszcze powiem. I w związku z tym pomyślałem, że może najpierw powiem o tych procesach globalnej polityki, a na tym tyle umieszczę te dwa kraje i ich te właśnie dwa komunizmy. Zacznę od czegoś, co na początku, może się dodam, że koncepcja się moja zmieniała. Do ostatniej chwili nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać, nie wiedziałem, czy będzie komputer, czy będę tylko gadał. Koncepcja się zmieniała i zacznę od tego, co chciałem kiedyś mieć jako podsumowanie.
refleksji. Gdzieś nazwało się refleksje końcowe, pani generacji pierwszej, teraz po prostu refleksje geopolityczno-filozoficzne. Wymienię te refleksje. Po pierwsze, historia świata to historia dynamiki imperiów cywilizacji. To takie moje określenie. Mogę się, tak powiem, mieć prawa autorskie, zaszczyt sobie. Oczywiście dynamiką cywilizacji, zlotami i upadkami zajmowali się różni ludzie, chociażby począwszy od Ibn Khalduna, arabskiego filozofa z XIV wieku, którego no, odkryto Europejczycy odkryli dopiero na końcu XV wieku, a już w każdym razie on, począwszy od Ibn Khalduna, istnieje myśl. No ja mam taką ambicję dołożyć swoje 5 groszy na użytek dzisiejszego wykładu oraz moich wykładów, które prowadzę na uniwersytecie. Więc pierwsze to jest historia świata, historia dynamiki imperiów cywilizacji. Nie tylko samych cywilizacji, ale także imperiów, które są cywilizacjami. Imperia, cywilizacje mają swoje centra i peryferie. I co, nic nie jest raz na zawsze. Centra mogą stać się peryferiami, a peryferia mogą stać się centrami. To znaczy, na peryferiach może powstać zalążek nowej cywilizacji, nowych imperiów, która będzie ekspandować. No, zmieniają się też reguły gry między centrami a peryferiami. I teraz, w jakich warunkach, kiedy powstają na peryferiach cywilizacje, to znaczy centra, dynamiczne centra. I to jest znów mój patent, że tak powiem. To jest 5 razy W, 3 razy wielkość, wiedza i władza. Te 3 razy W. Wielkość demograficzna musi być potencjał demograficzny, o którym się zajmuje właśnie tutaj kolega Łakomy, profesor Sułek. No i inni. Musi być potencjał demograficzny, musi być terytorium. Znaczy rezerwowe terytorium, gdzie by ten potencjał demograficzny mógł ekspandować. Jeśli będzie wyspa, się wyspa się skończy, albo jakieś nie do przebycia bariery inne, przydane technologie oczywiście, bo bariera terytorialna jest względna, zależy od technologii, którą do pokonywania przestrzeni mamy. A więc rezerwa terytorialna, wielkość terytorium, wielkość duchowa, to co właśnie ten wspomniany Ibn Khaldun nazywa asabija, tożsamość, duch, a dwudziestowieczny rosyjski historyk Lew Gumilow nazywa pasjonalność albo impuls pasjonalny, chęć bycia wielkim, chęć bycia silnym. No i wiedza. Wiedza musi być na początkowym okresie sprowadzana przypadkowo albo nieprzypadkowo z centrów, bo na peryferiach definicji wiedzy na początku nie ma. Tą wiedzę trzeba przyjąć, ściągnąć, zaadaptować, no i później rozwijać. No i musi być władza. To się samo nic nie robi. Musi być władza, która tym wszystkim kieruje i zarządza. Takich centrów na peryferiach powstało w ciągu historii najnowszej, tego tysiąclecia powiedzmy, kilka. O kilku z nich będziemy mówili. Będziemy mówili o Chinach. One to nie powstały na peryferiach. One, Chiny powstały same z siebie, że tak powiem, inne, ale co na peryferiach to powstały. Imperium Moskiewsko-Rosyjskie, będzie o nim mowa w kontekście Kuby i Wietnamu, Imperium US-Amerykańskie, używam tego US-Amerykańskie, a nie amerykańskie, bo Ameryka to jest szeroka, Kubańczycy to też Amerykanie, i Meksykanie to też Amerykanie, przynajmniej tak otwierdzą sobie twierdzą, tak, że może uścić, mówię US-Amerykańska, też powstała na peryferiach, mając ten potencjał demograficzny napływ imigrantów, no i tak dalej, i tak dalej. No i to poczucie wielkości mieli. Więc będzie nam się przewijać oczywiście Hiszpania, będzie nam się przewijać Francja. To są te imperia cywilizacje, które odcisnęły ślad właśnie w tych naszych krajach, czyli Kuba, Wietnamu. Centra ekspandując, jeśli by nie ekspandowały, to nie byłyby imperialnymi cywilizacjami.
ekspandując, podbijają ziemię niczyje, bądź też przyciągają. Przyciągają istniejące kraje, przyciągając, uzależniając siebie gospodarczo, politycznie, kulturowo, militarnie itd. Peryferie mogą stać się peryferiami, jeśli stracą te 5W. Chociażby niektóre z tych W, zwłaszcza duchową, demograficzną. Hiszpania jest przykładem, że po tych wielkich podbojach był wielki upust demograficzny, upływ demograficzny. Ludność wyludniła się, interior Hiszpanii się wyludnił, tego taka obwódka pozostała, a wyludnił się emigrując właśnie do tej Ameryki i tak dalej. No plus do tego jeszcze te W w postaci wiedzy, Hiszpania stała się konserwatywna, władza i tak dalej. W ten sposób Hiszpania z centrum stała się światowymi peryferiami. Ale w tym momencie była tym centrum. Peryferie mogą stać się nowymi centrami. Przypomniałem to właśnie Stany Zjednoczone, Rosja. W pewnym momencie właśnie Hiszpania też była peryferią Imperium Rzymskiego i z tej peryferii stała się centrum, ale nie chcę dawać historyczne dywagacje. W każdym razie peryferie mogą stać się centrami. Peryferie mogą być wchłonięte, stać się integralną częścią ekspandującej centrum. Tak jak Suzdal stał się integralną częścią Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, czy Teksas stał się integralną częścią Stanów Zjednoczonych, to nie jest peryferia Stanów Zjednoczonych, tylko to są po prostu Stany Zjednoczone. No i mogą się oderwać od dotychczasowego centrum, lub być oderwane. Na przykład Kuba została oderwana od Hiszpanii. Czy ona się oderwała od Hiszpanii? Czy została oderwana? Natomiast została oderwana. Od Hiszpanii oderwał się Meksyk czy inne Peru. Natomiast Kuba została oderwana przez właśnie ekspandujące nowe imperium, czyli Stany Zjednoczone, i przekształcona w swoje peryferium. No, kraj zależny, podobnie jak Puerto Rico. I właśnie mówię, może być oderwany i może być przekształcony w peryferię i nowego centrum. Czy to są te wrażenia, to są te filozoficzne refleksje, a teraz bardziej, tak, dynamika właśnie. Imperia, cywilizacje przechodzą przez cztery stadia, że nie wszystkie dotychczas przeszły. Narodziny, o już narodzinach mówiłem, teraz właśnie to nas szczególnie nerwuje, te 5W, które sobie zastrzegam, oczywiście żartuję, 5W, zastrzegam sobie prawa autorskie do tego 5W. Narodziny, ekspansja, kryzys i ewentualnie rozpad. Znaczy bez ewentualnie, po prostu efektem kryzysu jest rozpad. Jeśli to było imperium, miało swoją cywilizację, jeśli przeżywa kryzys, no to efektem tego jest rozpad, czyli utrata peryferii. A czasami wręcz już to jest peryferyzacja po prostu. To centrum staje się peryferią. Może to być w wyniku własnych procesów wewnętrznych, albo też może być przyspieszone przez pojawienie się nowego centrum cywilizacji. To nowe centrum cywilizacji nie czeka, aż stare wejdzie w fazę kryzysu. Może, że tak powiem, czy rozpadu, może zadziałać wcześniej. To jest wewnętrzna logika tego nowego centrum, które rozwijając się, ekspandując, może zagrozić istniejącemu centrum. W trakcie ekspansji ma miejsce właśnie podbój albo przyciąganie, albo jedno i drugie, to nazywam afiliacją. Jakieś terytorium, władcy, ludność uznaje się za peryferię tego właśnie centrum i to jest właśnie to afiliacja. Ekspansja ma charakter polityczny, czyli władza polityczna, demograficzny, czyli emigracja z tego ekspandującego centrum na peryferię,
No i wraz z tą emigracją ludzi jest emigracja kultury. I w trakcie właśnie tej ekspansji powstaje układ centrum peryferii. I teraz te nasze dwa kraje, to są właśnie krajami peryferyjnymi, czyli Kuba, Wietnam. Co się dzieje na peryferiach w momencie właśnie ekspansji imperium cywilizacji? Na peryferiach nakładają się elementy pochodzące z centrum i lokalne elementy. Elementy w kulturze i w tożsamości. Czują się jednocześnie częścią wielkiego imperium i tej mniejszej ojczyzny peryferyjnej. Z czasem może nastąpić emancypacja kulturowa i tożsamościowa. Ich kultura tych peryferii będzie tak się różniła od kultury centrum, że to nie będą czuli się elementem tego centrum. My już jesteśmy coś innego. Oczywiście to jest proces złożony, nie jest tak z dnia na dzień, jest, że tak powiem, społecznie zdecydowany. Część ludności może czuć się jeszcze Hiszpanami, a część ma czuć się już Kubańczykami. Ale może też, jak wcześniej powiedziałem, może iść ewolucja w drugim kierunku. Po prostu ujednolicenia peryferii i centrum. Czasami to dość dramatyczne okoliczności, jak wspomniałem tutaj o Suzdali, bardziej dramatyczna okoliczność to jest Nowogród Wielki, który został włączony do Moskwy w dramatycznych okolicznościach i nie było odwołania. To jest efekt ekspansji. Przecież ekspansji, chciałem powiedzieć, to powstaje układ centrum peryferie i kryzys. Kryzys może być wynikiem utraty dynamizmu wewnętrznego, a może być także przyspieszonym, powiedziałem, uderzeniem z zewnątrz. I rozpad. Co się dzieje w okresie rozpadu? Następuje słabnięcie sił przyciągania centrum, zanik tego centrum i jego marginalizacja polityczna, kulturowa, ekonomiczna. I peryferie w tym czasie, można to porównać do drzewa i owoców. Jeśli to drzewo już zaczyna usychać, a owoce już dojrzały do bycia czymś osobnym, to następuje właśnie, te owoce odpadają z tego drzewa, jako dojrzałe. I w ten sposób emancypacja kulturowa i tożsamościowa przekształca się, nabiera trzeciego wymiaru politycznego, czyli stają się osobnymi państwami, osobnymi społecznościami i politycznymi społecznościami. To może być przyspieszone przez czynnik zewnętrzny, który jako zrywa te owoce. I co się dzieje z tymi peryferiami dawnych centrum w nowych warunkach? Mogą czyli są peryferiami nowych centrów. Zmienia się ich pozycja. Mogą zaakceptować swoją nową sytuację i się do niej dostosować. Albo mogą odrzucić i podjąć wyzwanie. Ale żeby odrzucić, ale mamy już definicję do czynienia z silnym przeciwnikiem, który był na tyle silny, żeby odrywać te peryferie od istniejącego imperium. A żeby sprzeciwić się silnemu przeciwnikowi, to trzeba mieć silnego sojusznika. Czyli afiliacja wobec innego, w stosunku do innego partnera, innej potęgi. Myślałem, że dużo się Państwo domyślacie, jakie to były potęgi, wobec których się tam te nasze dwa kraje afiliowały. I teraz właśnie historia Kuby i Wietnamu. Przechodzimy do tych dwóch krajów. Kuba jest efektem ekspansji Imperium Hiszpańskiego. Podbój imperium, Kuby był szybki, to jest właściwie kilka lat i w zasadzie bez oporu. Wcześniejsza ludność zniknęła jako społeczność polityczna i kulturowa. Czy zniknęła jako byt biologiczny, tego nie wiem. Co ma na myśli byt biologiczny? Czy tam w genie nie pozostały po prostu? Mówię to dlatego, że
Podobnie uważano, że zniknęła, czy została wytępiona ludność Wysp Kanaryjskich, która wcześniej została, podbita przez Hiszpanów. Okazuje się, że 40% mieszkańców Wysp Kanaryjskich ma geny wcześniejszych mieszkańców. A skąd to wiadomo? To też dygresja, bo wychodzę poza Kubę, tylko wchodzę w Wyspy Kanaryjskie. Otóż mieszkańcy Wysp Kanaryjskich mieli zwyczaj mumifikacji zwłok i jest dobry materiał genetyczny zachowany. W ostatnich tam dekadach jest na Wyspach Kanaryjskich jest moda, czy jak to nazwać, trend do badań genetycznych. Zbadano właśnie ludność współczesnych Wysp Kanaryjskich, porównano z tymi genami, które pozostały z tych mumii. I okazało się, że 40% ma geny tamtej ludności. Czyli tamta ludność się rozpłynęła wśród Hiszpanów, przyjęła religię. Po co Hiszpanie podbijali te ziemie? Hiszpanie mieli taką manię szerzenia chrześcijaństwa, czyli katolicyzmu. Jak ktoś przyjął religię chrześcijańską, tym samym stał się poddanym hiszpańskiemu króla, przyjął język hiszpański, te się struktury szybko rozpłynęły, struktury społeczne tamtejsze, bo oni zobaczyli różnicę kulturową, byli wstydzili się z tego pochodzenia wtedy. No nie znali koła, nie znali żelaza, no i tak dalej. Ile mogli, oni nawet nie potrafili przemieszać z jednej wyspy na drugiej. Nie. Ktoś ich tam przywiózł, to są różne domysły, ale nie chcę teraz mówić o Guanczach. Guancze to właśnie te mieszkańcy Wysp Kanaryjskich. To był kolejny temat. W każdym razie badania wykazały genetyczne, że zostali na tych wyspach. Co się stało z tymi Karimami? Wcześniejsze Wysp Kanaryjskich to Karimowie, to tylko nazwa. U nas się Kara im. To Kara, jakby to się kojarzyło z Turcją, to Karibie po angielsku. W każdym razie to było Karibowie. No i parę słów się w języku hiszpańskim, kubańskim się tam zostało, w tym słowo Guajiro, rolnik pieśni. Stąd i pieśń ta słynna Guajira Guantanamera, czyli dziewczyna z prowincji Guantanamo, czyli śniaczka z prowincji Guantanamo. Dobra, w każdym razie o tej ludności niewiele wiemy. Ona przepadła, zniknęła, czy została zasymilowana, czy została wytępiona biologicznie, tego nie wiemy i to jest mniej istotne. W każdym razie istotne jest to, że Kuba pojawia się jako peryferia Imperium Hiszpańskiego. Napływają ludność biała, czyli z Hiszpanii, i czarna z Afryki do uprawy trzciny cukrowej i innych ciężkich prac. I kształtuje się osobna kultura kubańsko-hiszpańska. Mówię, to ten proces przechodzenia białych, zwłaszcza białych ludności Kuby ze świadomości hiszpańskiej do kubańskiej, to trwał cały czas i nie do końca on został zakończony. Już nie chcę tu opowiadać dykteryjek, jak to Kubańczycy nagle stają się Hiszpanami. Nagle mówią o sobie jako o Hiszpanach. W każdym razie, czy właśnie ci biali, bo nie słyszałem, żeby czarni o sobie mówili, że jestem Hiszpanami. To jest właśnie Kuba jako efekt ekspansji Imperium Hiszpańskiego. Z Wietnamem jest sprawa bardziej skomplikowana, ale też było imperium. Też było peryferium imperium cywilizacji chińskiej. Tu był podbój z jednej strony, a z drugiej strony była afiliacja. Otóż imperium cywilizacji chińska była pluralistyczna w tym sensie, że tam było miejsce dla różnych etnosów. Jak wszyscy wiemy, w czasach przednowoczesnych żaden władca nie miał pomysłu, nie przybył go, żeby jakoś wyrównywać ludność językowo, kulturowo, religijnie, tylko jemu wystarczało, że przyjmował hołd.
tak samo chiński cesarz Huan Di, to jest po chińsku. Dlaczego mówię Huan Di? Bo tłumaczenie na słowa cesarz jest takie bardziej europejskie. Huan Di, w słowie Huan Di, zwłaszcza w znaku, nie będę tutaj pisał, nie mamy nawet tablicy, to jest, zawiera się niebiańskość. Huan to żółty, Di to jest niebo. To jest przedstawiciel nieba na ziemi. On jest zawiśnięty pomiędzy niebami a ziemią. Jemu się należy boski kult. Oczywiście dynastie się zmieniały wyłącznie poprzez przewroty, tam nie było żadnych wyborów. Czyli przewrót oznaczał, że w bogowie, czy niebiosa, tak, bo chińskie niebo jest niejasne. Nie wiadomo, co tam jest. W europejskim wiadomo, jest Pan Bóg, taki starszy pan z brodą, to wszyscy tego siłą brodą. Natomiast niebo chińskie jest niejasne, niepewne, ale jest. I to niebo kieruje ziemią. W każdym razie pośrednikiem, przedstawicielem jest właśnie cesarz i od cały czas niebiosa odmawiają swojej autoryzacji. A to są trzęsienie ziemi, a to powodzie, a to jakieś najazdy, a to szarańcze, najazdy jakichś dzikich plenów, które obalają i zajmują to miejsce. Choć ja to wszystko mówię, bo to uzmysłowić pluralistyczny charakter Imperium Chińskiego. Na południu ówczesnego Imperium Chińskiego była grupa etniczna Yue. Być może to kiedyś mówiono Wiet. Na północy dzisiejszego Wietnamu, czyli w dolinie, w delcie Rzeki Czerwonej, w okolicy dzisiejszego Hanoi, powstała państwowość. Chiny to było państwo, państwo. Wspólny był właśnie cesarz, któremu się składało hołd, natomiast poszczególne... I on rządził takim, ten cesarz bezpośrednio takim prowincją, która nazywała się prowincją centralną, czy krajem centralnym, Zhongguo, tak jak w czasach w Polsce, po podziale dzielnicowym była dzielnica centralna, senioralna. I on rządził. Dzisiaj to Zhongguo znaczy po prostu Chiny, a kiedyś to była dzielnica podlegająca bezpośrednio cesarzowi, a ci właśnie wasale składali cesarzowi hołd. Wśród tych wasali było państewko, właśnie się pojawiło właśnie w dolinie, w delcie Rzeki Czerwonej, państewko, które się nazywało, państwo nazywało się Nam Viet. Nam Viet, Nam po chińsku znaczy, po wietnamsku, bo w wietnamskim języku jest mnóstwo słów chińskich, tak jak w polskim jest łacina, tak, i tak dalej. W każdym razie to Nam Viet oznaczał południowy Viet, czyli sugeruje, że to są południowe, że tak powiem, wersja czy gałąź tego właśnie grupy etnicznej Viet. Współczesne Yue chińskie to są już Chińczycy, coś to 7-8 i tak dalej. W każdym razie mamy ten Nam Viet, a potem chiński cesarz, to się państwo się rozrasta. Rozrasta się, ekspandując wzdłuż oceanu. Ja tu będę miał mapy oceanu, wyrażającym jak Wietnam. Wietnam ma taki kształt TRS wzdłuż wybrzeża. A dlaczego wzdłuż wybrzeża? Bo tam była, równina, na której można było uprawiać ryż. Także to Nam Viet dzieliło z całą cywilizacją chińską właśnie kult, hołd dla cesarza, język jako literatury, sztuki i dyplomacji, język mandaryński, który dzisiaj nazywamy, czy jeden z języków chińskich używany przez mandarynów, czy przez administrację cesarską. Formy artystyczne, techniki artystyczne. No i przede wszystkim uprawa ryżu. Co ta uprawa ryżu dawała? Dawała przewagę demograficzną.
szybko się ludność. Podobne zjawisko działo się w Japonii, gdzie poprzez Koreę dotarło prawa ryżu. Na południu Japonii rozrasta się demograficznie, a potem to centrum się przesuwa troszeczkę na północny wschód Japonii. Tylko Japończycy mieli większe rezerwy, że tak powiem, przestrzenne. Natomiast Wietnamczycy doszli w XVIII wieku, doszli do delty Mekongu, zabierają się państwu khmerskiemu, co do dzisiaj jest problemem, bo Khmerowie, czyli Kambodża, pamięta o tym, że Wietnamczycy pozwolili się na Wietnamczykom osiedlać. Jak się osiedlili, tak już się zasiedli. Tak jak Meksyk pozwolił osiedlać się w Teksasie osadnikom anglosaskim, no, czyli angielskim, czyli Amerykanom, a potem stwierdzili ci osadnicy, że wolili być w Stanach Zjednoczonych, a nie w Meksyku. Tak samo i ci osadnicy wietnamscy w Kambodży, że delcie Mekongu. No, czy Wietnam można nazwać peryferią wyspą? Tak. Peryferią kulturową, polityczną. Bardziej kulturową. Znamienne, że Wietnam był z centrum imperium w dość skomplikowanych stosunkach. Był hołd i były walki. Bywały czasy, że rządzili tam miejscowi władcy, są dynastie, a bywały czasy, że rządzili namiestnicy przysłani ze stolicy, z centrum. Nie mówię z Pekinu, bo stolica Imperium Chińskiego się przesuwała wraz, może, czy jaka była dynastia. Nie pamiętam, w którym roku, kiedy to była 1000 lat temu, czy około, bardzo charakterystyczne wydarzenie. Otóż wojska wietnamskie pokonały inwazję wojsk cesarskich. Wydawałoby się, że to jest, oznacza wyzwolenie się, ale zaraz po tym zwycięstwie władca Wietnamu, nie mówię cesarz, nie mówię król, bo to byłby, że tak powiem, o co sobie będę mówił, bo to byłoby takie europeizacja tych, bo tytuł był bardzo ważny. Cesarz Huangdi był tylko jeden. Wszyscy inni mieli, był Huang, czyli król. Król był poniżej Huangdi. Jak u nas, że tak powiem, cesarz i król, papież i król, coś takiego. W każdym razie po tym zwycięstwie władca Wietnamu udaje się do stolicy Chin, do imperium, z prośbą, żeby przyjęli hołd od niego. A on się przed chwileczką wygrał wojnę. Nielogicznie. Logicznie. Bo przyjęcie hołdu oznaczało przyjęcie w grono narodów, naszych kategorii narodów, tam ludów cywilizowanych. Ci, którzy przyjęli, to przeskakuje do XVIII wieku. W XVIII wieku delegacja brytyjska pod przewodnictwem niejakiego McCartneya, 3000 kulisów, przyniosło cesarzowi chińskiemu dary. To miał być początek handlu z Wielką Brytanią. Tych darów nie rozpakowano, ale przyjął chiński cesarz jako coś normalnego, które mu się należy po prostu. Należy jako hołd. 100 lat później, pod koniec XIX wieku, w czasie wojen opiumowych, pałac cesarski został zdobyty, splądrowany i znaleziono w stajniach cesarskich te właśnie dary. Mówię to po to, żeby uzmysłowić, co oznaczało hołd. Po prostu to się normalnie należało, hołd. Jak ktoś chciał być uważany za cywilizowany, to musiał chińskiemu cesarzowi składać hołd. No i Chińczycy uważają, że imperator też się należy, ale to była dygresja zbyt daleko idąca. W każdym razie mamy Wietnam jako peryferię przez podbój i przez afiliację. Peryferię cywilizacji chińskiej. Językiem literatury jest chiński, mandaryński. Pismo jest chińskie. Architektura jest chińska. I tak dalej, i tak dalej. No i ryż jest chiński. No i mamy następny etap. Kryzys imperiów cywilizacji. Hiszpania traci dynamizm, to się uwidacznia najbardziej w XVIII wieku.
na tle, tracić dynamizm na tle innych krajów, imperiów europejskich, Francji, Anglii, Niderlandów. O tym wiedzą kolonie hiszpańskie w Ameryce. Statki pływają w obydwie strony i nie tylko do Hiszpanii, pływają także do Niderlandów, do Holandii. Mają kontakt z Francją i się zaczynają wstydzić swojego hiszpańskiego, że tak powiem, nie tyle pochodzenia, co hiszpańskiej, w zależności od Hiszpanii. I oni dojrzewają te kraje do niepodległości. W Kubie ten proces jest znacznie powolniejszy, bo Kuba, odgrywała centralną rolę w imperium hiszpańskim w Ameryce. Wszystkie statki, od Kuby zaczęło się podbój Meksyku, z Kuby wypłynął Cortes, który podbił Meksyk, a potem z Meksyku wzdłuż Oceanu Spokojnego, Pizarro i tak dalej. I wszystkie statki płynące z Ameryki do Hiszpanii musiały wcześniej zawinąć w Hawanie i powiedzieć, co wiozą, zawinąć i wpłacić tam jakieś tam pieniądze. W każdym razie to było jednym z źródeł bogactwa Hawany i centralność Hawany. Gdy zmarł Kolumb, to pochowano go w Hawanie. Dzisiaj go tam nie ma. Dziś jest w Sewilli jego grób, bo Kubańczycy w pewnym momencie poprosili Hiszpanów, już się oderwali od Hiszpanii, żeby zabrali Kolumba. To, że go pierwotnie pochowano w Hawanie, jest świadectwem znaczenia Kuby dla Imperium Hiszpańskiego. W XVIII wieku już Ameryka Hiszpańska, to już nazywamy czasami Ameryką Łacińską, to jest naprawdę po prostu Ameryka Hiszpańska. To Francuzi myśleli nazwę Ameryka Łacińska po to, żeby zatrzeć ślady hiszpańskie. W każdym razie już wiedzą Meksykanie i tak dalej, że Hiszpania to już jest idący w dół. No mówię, tak demografia też tu zadziałała, to ten upływ krwi, powiem taki demograficzny, to też zadziałał. No plus tam inne te, które się w Hiszpanii zatkały, że tak powiem, ta wiedza i tak dalej. No ale z takim, że tak powiem, gwoździem do trumny była klęska w wojnie Hiszpanii, w wojnie z Francją. Francją Napoleona. Napoleon osadził tam swojego brata na tronie hiszpańskim. No, to był taki sygnał dla krajów, tych, które już nie czuły się hiszpańskimi, dla kriolów, dla kreolów, czyli pochodzenia hiszpańskiego, ja mówię, w Meksyku, w Peru i tak dalej. Głównie w tych dwóch, a inne to były już takie później. Żeby się oderwać od Hiszpanii. Na Kubie ten proces odrywania się mentalnego i politycznego był spowolniony, bo w Kubie mówiło się Kuba Semper Fidelis. O ile tamte kraje to jest taki początek ruchu, to jest i właśnie nie tylko kraj, początek i koniec tego ruchu, czyli osiągnięcie celu, czy oderwanie się, to jest 1810. Kuba to jest 1898, ale nie samodzielnie. Wprawdzie historiografia kubańska, taka ta patriotyczna, mówi, to się Kuba oderwała z małą pomocą Stanów Zjednoczonych, ale to prawdopodobnie było odwrotnie. To w każdym razie wojska hiszpańskie złożyły kapitulację wobec wojsk amerykańskich, a nie wobec powstańców kubańskich. Ale w każdym razie Kuba Semper Fidelis. Ale też o tym rozpadzie się mówił, to uprzedziłem. W każdym razie francuska inwazja na Hiszpanię to jest, że tak powiem, nóż w serce imperium i imperium zaczyna się rozpadać. Co do kryzysu Chin. Otóż Chiny utraciły swoją dynamikę cywilizacyjną. Tu muszę się zastanawiać, kiedy to było. Czy dynastia, ja to napisałem, dynastia Qing w XVIII wieku.
ale to był taki oczywistość, że Chiny już wtedy już są słabe, ale o tym nikt nie wiedział, łącznie z chińskim cesarzem, który mówi, jak mówię, odmówił nawiązania, bo Tybetyjczycy służyli mu dalej i zaproponowali nawiązanie kontaktów dyplomatycznych, co ich zdziwiło, jak to kontakty dyplomatyczne. Przecież państwo środka jest tylko jedno, czyli my. I odrzucili ze wzgardą, i odrzucili ze wzgardą propozycję handlu, bo co wy możecie nam zaproponować? Nic. My mamy wszystko, u nas wszystko jest najlepsze. A co w tej drogu tam 1400 któregoś, otóż na początku XV wieku, przed wyprawami Kolumba, Chińczycy mieli też swoje wyprawy. Ale potem dotarli do Afryki Wschodniej przez Ocean Indyjski. Niektórzy historycy, taki był Cheng Ho, taki był admirał w kategoriach europejskich, admirał dowódca, który pływał po oceanach. Być może dotarł również do Ameryki przed Kolumbem znacznie. Nie tyle się lat. Ale to jest istotne, że potem po tych wyprawach Chińczycy, władca chiński zakazał pływania po świecie, kazał flotę zniszczyć i w ogóle. Bo co? Bo na świecie nie ma nic ciekawego. Wszystko, co jest warte i interesujące, jest u nas, w Chinach, tam. W świecie nie ma nic ciekawego, tylko jakieś zarazy i tak dalej. W każdym razie niektórzy uważają, że początek końca Chin to był właśnie zniszczenie tej floty Chang He. Ale w każdym razie to jest XV wiek. W każdym razie XVIII wiek to Chiny już są w oczywistej, że tak powiem, zapaści, tylko jeszcze o tym nie wiedzą. Dowiadują się w połowie XIX wieku, kiedy to jest rok 1839, łatwo to zapytanie, to 100 lat przed wybuchem II wojny światowej, wybucha pierwsza wojna opiumowa chińsko-brytyjska. Chińczycy doznają sromotnej klęski. Potem jest druga wojna opiumowa z Anglikami i Francuzami, co jest dla nas istotne. I tak dalej. Wtedy już wiadomo, że Chiny są słabe. Potem klęski z karłami, tak zwanymi, jak Chińczycy nazywali Japończyków, gdy w 1895 roku do cesarzowej, faktycznej rządzącej, doszła wiadomość o przegranej wojny z Japonią. To się dziwiła. Co? Przegraliśmy z karłami? No tak. Karły zdążyły się zreformować, unowocześnić armię i tak dalej, i tak dalej. No i przegrali z tymi karłami, co do dzisiaj nie mogą przeboleć. Czekają na okazję, jakby się na tych karłach odwieźć. No i tu mamy obecność Francuzów, którzy wraz z Brytyjczykami oraz innymi uderzają w mocarstwo, jakim jest Chiny. Wcześniej Francja, że tak powiem, dobiła Imperium Hiszpańskie, a teraz uczestniczy w dobijaniu Imperium Chińskiego. I mamy trzeci etap, kolejny etap, rozpad. Już wcześniej to uprzedziłem, polityczna emancypacja kolonii na kontynencie amerykańskim, natomiast pozostają jeszcze w rękach Hiszpanii wyspy Kuba, Puerto Rico, Filipiny, Santo Domingo, to jest osobna historia, którą nie będę opowiadał. No i potem przychodzą Stany Zjednoczone i zabierają te trzy kolonie. Puerto Rico, to jest ciekawy przykład, akceptuje swoją ropę, pozycję centrum, znaczy peryferii z kraju zależnego. Dzisiaj ma status kraju stowarzyszonego ze Stanami Zjednoczonymi i to wszystkim odpowiada. Bo pod niektórymi względami jest traktowany jako samodzielny kraj, ma reprezentację w różnych dyscyplinach sportu, zwłaszcza w siatkówce kobiet tam występują na arenie międzynarodowej. Mają swój język,
czyli hiszpańskim, jako język administracji i tak dalej, a pod niektórymi względami znaczy nie mogą brać udziału w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, tylko wybierają swojego gubernatora. Właśnie ten ich szef nazywa się gubernator, a nie premier. To jest też efekt tego, że to ma status kraju stowarzyszonego, a nie niezależnego państwa. Natomiast pod niektórymi względami są traktowani jako obywatele Stanów Zjednoczonych, czy jako... No, to się czasami przydaje. Przydaje się od na przykład nie tak dawno, bo to tylko przeżyło katastrofę, huragan straszny, zniszczenia. I gdyby nie pomoc ze Stanów Zjednoczonych, to długo by się nie wygrzebali z tej katastrofy. Także bycie podopiecznym Stanów Zjednoczonych daje Puerto Rico namacalne korzyści ekonomiczne. Te mogą jechać bez wiz do Stanów Zjednoczonych i pracować w tych Stanach Zjednoczonych, nie prosząc o pozwolenie na pracę, co dla innych Latynosów jest nieosiągalnym, że tak powiem, marzeniem. W każdym razie Puerto Rico zaakceptowało swoją pozycję bycia peryferią nowego imperium. Natomiast o Filipinach nie będę mówił. Filipiny zostały uznane za kolonię. Potem Amerykanie pozbyli się tej kolonii. Kuba byłaby taką samą jak Puerto Rico. Amerykanie po wypędzeniu Hiszpanów przekazali Kubańczykom nominalną niepodległość, zachowując sobie jeszcze pakiet kontrolny. Ten pakiet kontrolny to była baza Guantanamo. Amerykanie mają taki zwyczaj, że krótko po podbiciu jakiegoś kraju, krótko tam rządzą, ustanawiają swoje przyjacielskie rządy, a jak już te przyjacielskie rządy się zadomowią, ustabilizują, to Amerykanie się wycofują, zachowując dla siebie bazy wojskowe. Obecnie na świecie Amerykanie mają, ostatnio wczytałem w ekonomiście, 800 baz na świecie. Wszystkie inne kraje świata za granicami swoich krajów, państw, mają 30 baz. Baza w Guantanamo jest tak skonstruowana prawnie, że nie można się jej pozbyć. Otóż zgodnie z umową, żeby zlikwidować tą bazę, musi być jednoczesna zgoda obydwu stron. Kubańczycy współcześni mówią, że ta umowa była nielegalna, bo nie były, to były nierównoprawne kontrakty, były narzucone przez Stany Zjednoczone. Amerykanie płacą jakieś tam grosze, tylko że Kubańczycy tych pieniędzy nie podejmują, bo podejmują za dzierżawę. Podejmowanie tych pieniędzy oznaczało legalizację. Także Kubańczycy nie przyjmują. Kiedyś, kiedy tam rządzili satrapowie, bataszkowie, dyktatorzy, te pieniądze, które trafiały ich prywatną kieszeni, to był istotny grosz dla tych właśnie. No a teraz zamrożone jest konto. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych ta władza nie spełniła swojego zadania. No po to, żeby pilnować, co się tam dzieje na Kubie i w regionie. W momencie, kiedy się najbardziej by się przydała, kiedy była rewolucja kubańska, przegapili ten moment, zlekceważyli tę rewolucję. Uważali, to jest kolejny przewrót, to wyprzedzam, kolejny przewrót, po którym to przewrocie dojdzie do władzy kolejny satrapa, który będzie tak samo chłopcem na posyłki, jak jego poprzednicy. Dobra, w każdym razie mamy rozpad imperium. Kuba jest uzależniona od Stanów Zjednoczonych. Chiny. Na Chinach kraje europejskie oraz Japonia wymuszają zrzeczenie się praw wasalnych do krajów, które były właśnie wasalami, czyli Korea, Mongolia. Natomiast Francja bezpośrednio przejmuje Wietnam, odrywa od Chin, czyli przystąpi swoją peryferię. Nie będę mówił o szczegółach, bo to nie była taka administracja, taka prosta. Istotne jest według mnie to, że
w środkowej części Wietnamu nominalną władzę spełniał miejscowy władca Wietnamski, który był chłopcem na posyłki Francuzów, ale ten chłopiec na posyłki przyjął sobie, czy sam to wymyślił, czy Francuzi mu kazali, przyjął sobie tytuł Huangdi, cesarza. A więc cesarz cesarzowi hołdu nie składa. W związku z tym nastąpiło to symboliczne oderwanie się od Chin. Ale żeby jeszcze tego było mało, to ów właśnie cesarz, albo jeden z jego następców, z dekretem zmienił pismo chińskie. Znaczy poprowadził alfabet łaciński. Znaczy język wietnamski posługuje się alfabetem łacińskim. To wymyślił pewien Francuz, nazywał się Aleksander Rhodes. To był jezuita, który szerzył katolicyzm ze skutkiem umiarkowanym, ale jedno mu się udało. Ten jego alfabet przyjął się w Wietnamie. Bardzo skomplikowany, bo to Wietnam, język wietnamski jest tonalny, trzeba te tony zaznaczać. Przy każdej slawie musi być ton zaznaczony, jak to zaśpiewać. W zależności od tego, jakim tonem zaśpiewamy, to może być różne znaczenie. Na przykład fo to może być zupa fo, może być ulica fo, ulica fo, to może być prostytutka. Ta przewodniczka opowiadała, że tam chłopcy z jednej grupy polskiej przyszli do baru i chcieli do restauracji fo. Po pewnym czasie znalazły się dziewczyny. Okazało się, że wcale nie chcieli jeść, tylko chcieli na zupę przeszli, zupę fo. Ale mniejsza, w każdym razie, to a propos języka wietnamskiego. Jeszcze ma parę minut, tak? Nie. Śmiało, śmiało, panie profesorze. Ile potrzeba? O tym komunizmie niewiele będę mówił. Chyba, że się przyznam. Ale dojedziemy. W każdym razie, Wietnam, w tym momencie Wietnamczycy, tak jak Kubańczycy oderwani od Hiszpanii, tak samo Wietnamczycy oderwani od Chin czują się osobnym narodem. Czują się osobnym narodem. Przynajmniej tak się wydaje. No dalej. Odrzucenie nowej zależności Kubańczycy i odrzucenie nowej zależności Wietnamczycy. O tej nowej zależności. O, to właśnie teraz, właśnie. Kiedy to się na Kubie zaczęło, to odrzucanie zależności od Stanów Zjednoczonych? To jest rok 59. To jest koniec rewolucji kubańskiej, czyli sukces, spełnienie. Ale dlaczego ona wybuchła? Dlaczego na Kubie była ta rewolucja, a w Puerto Rico nie było? Otóż być może. Otóż, że bliżej było do Kuby niż do Puerto Rico. I amerykańska mafia, mafia Stanów Zjednoczonych, przekształciła Kubę w dom publiczny i kasyno. A zwłaszcza w czasach lat 20., 30., 40., wtedy w Stanach Zjednoczonych była prohibicja. I na Kubie można było tanio i legalnie się upić i się zabawić. No do Puerto Rico było troszkę dalej. Trzeba było płynąć jeszcze kilka godzin, a Kuba jest blisko. Także Kubą rządziła amerykańska, jankesowska, powiedzmy, mafia. I narastał, a porządku pilnowali tam kolejni dyktatorzy, że tak powiem, nie tyle w imieniu, ale w interesach Stanów Zjednoczonych. I to się ludności nie podobało. Także jak wybuchła rewolucja, czyli ludzie wybuchła, kiedy przyjechali, przypłynęli na jachcie Granma, emigranci kubańscy, wcześniej wypędzeni z Kuby przez dyktatora, wśród tych emigrantów był Fidel Castro. Fidel Castro, którego ojciec był wielkim właścicielem ziemskim, pochodził z Hiszpanii bezpośrednio. I mało komu się wydawało, że taki człowiek będzie jakimś rewolucjonistą, syn. Zresztą drugi z braci Castro, Raul, no też oczywiście synem tego samego
Kościoła Czeczyńskiego. Trzeci, nie wiem, co się dzieje, kiedy on zmarł, przecież żyje. Trzeci z braci Castro został na gospodarstwie ojca. Tam wrócą chyba przy ziemi, jeśli chodzi o rozmiary, ale w każdym razie to odnośnie tych właśnie braci Castro i ich pochodzenia. Kiedy tam, mówię, wybuchła powstanie przeciwko miejscowym, gdy to baza Guantanamo okazała, przegapił ten moment. Wtedy, gdyby chcieli wtedy interweniować, to właśnie wtedy powinni wyjść z tej bazy i interweniować. W momencie, kiedy oni się zorientowali, że to jest coś niedobrego, to było za późno. Fidel już przejął władzę i się na tej władzy utrwalił. To, co zaniepokoiło Amerykanów, to, że Fidel znacjonalizował posiadłości, majątek mafii amerykańskiej. Naruszył czerwoną linię. Czerwona linia zawsze jest taka, czyli własność Amerykanów. Ktoś, kto rękę podniesie na amerykańską własność. Na przykład, przepraszam za tu analogię, na telewizji TVN kiedyś w Polsce próbowano nie tak dawno nałożyć wielką karę na TVN za to, że ktoś tam niewłaściwie relacjonowała jakieś protesty. Od razu się gniewny pomruk rozległ z ambasady amerykańskiej, że właśnie zamach na amerykańską własność. Amerykanie są współwłaścicielami telewizji TVN. Ale ja nie mówię, czy dobrze, tylko mówię, że to jest czerwona linia. Amerykanie reagują wtedy, kiedy ich się własność narusza. Gdy tą mafię znacjonalizowano, a mafia szybko uciekała do kraju, zostawiając swoje eleganckie samochody zresztą na Kubie, wtedy się Amerykanie zorientowali, że się źle dzieje. Ale już nie można było wojsk wyprowadzić z Guantanamo, bo już to byłaby to wojna otwarta z całym narodem kubańskim. Fidel to nie był ktoś, kto na czołgach czy na bagnetach obcych zdobył władzę, on zdobył władzę z poparciem całego społeczeństwa. Przynajmniej tej aktywnej części tego została. Ci, którzy się z nim nie zgodzili, to ewakuowali się do Miami w szybkim tempie. W każdym razie wtedy Amerykanie uznali, że to trzeba bardziej delikatnie Fidela usunąć i zorganizowali coś, co się nazywa inwazją w Zatoce Świni. Inwazję bardzo nieudaną. O wyniku bitwy zdecydował jeden samolot, jeden, który Kubańczycy posiadali. Kubańczycy mieli jeden samolot bojowy i jednego pilota, który potrafił tym samolotem latać. I ten samolot zdecydował, ten pilot, o wyniku bitwy. Zaatakował statek transportowy mimo ognia artylerii przeciwlotniczej i trafił w zbiornikiem z paliwem. Zbiorniki wybuchły, od pożaru zajęły się zajął statki towarzyszące, małe wojskowe, militarne statki. Dowódca tego okrętu dał rozkaz wycofania się na pełne morze. Zostali żołnierze, ci właśnie CIA, przynajmniej jak to nazwać, czy amerykańscy, na plaży. Całą noc się toczyły walki, wszystkich zgarnięto. I potem Fidel ich zamienił na... Wymienił na lekarstwa. Zdobywając sobie, że tak powiem, po raz kolejny poparcie społeczeństwa. Tym humanistycznym gestem, a jednocześnie troską o ludność, która cierpiała z powodu braku lekarstw. No i stał to także elementem tożsamości narodowej, elementem budowania nowego ustroju, elementem budowania nowej tożsamości narodowej, dumy narodowej. To nie było zwycięstwo, że tak powiem, komunistów nad wolnym światem. To było zwycięstwo Kubańczyków nad znienawidzonymi Jankesami. A potem ci Jankesi próbowali innymi metodami Fidela zwalczyć, po prostu zabić go. Było około 20 zamachów. To, co ja mówię, to nie jest, to
legendy, nie jest tylko pańska propaganda. Ja na początku lat 90. w polskiej telewizji oglądałem BBC-owski serial CBBC, dokumentalny o historii CIA, gdzie starsi panowie emerytowani agenci CIA opowiadali, jak to próbowali zabić Castro. I zawsze im się wymknął. Na przykład takie coś jak on lubił nurkować i wyławiać te muszle perłowe. I podkładali mu takie muszle z bombką. Ale on zawsze jakoś albo przypadł, albo wyczuwał, że coś w tym muszle jest nie w porządku. I nigdy takiej muszli z bombką nie wyjął. No i tak dalej. Każdy tych zamachów było mnóstwo. W tym też czasie CIA, i też opowiadali ci właśnie, nie będę tej historii tych CIA opowiadał, ale co teraz istotne jest, że też opowiadali, jak to zabili wziętego do niewoli rannego Che Guevary. Ty jego nie wojska bolivijskie go zabiły, aresztowali, to agenci CIA zabili go po to, żeby ktoś go nie próbował uwolnić, albo żeby jakiejś demonstracji nie było. Jak już zabito, to już się go nie uwolnił. W każdym razie Fidel o tym wszystko wiedział. I teraz zorientował się, że po prostu albo przegra, a przegranie to jest już kwestia życia i śmierci takiej osobistej bezpieczeństwa. Albo jeśli ma wygrać, to musi mieć sojusznika. Tym sojusznikiem może być tylko jeden, ten Związek Radziecki. No i stąd zaproszenie radzieckich wojsk. Rakiety, słynny kryzys kubański, o którym wszyscy wiemy. Wprawdzie potem Rosjanie, czy tam Chruszczow, wycofali te rakiety, ale Amerykanie już się do Kuby nie dobrali. Już, że tak powiem, to była blokada, ale na zewnątrz. I Kuba została komunistyczna w tym sensie, że trzeba było jakoś tę daninę wdzięczności spłacać. A może też sami, że tak powiem, się radykalizowali do tego, żeby przyjąć komunizm, socjalizm. No i pojawił się coś, co nazywam podział pracy między Związkiem Radzieckim a Kubą. Związek Radziecki dofinansował Kubę. Kuba rekompensując straty, jakie wynikły z blokady, z embarga amerykańskiego itd., itd. A Kuba realizowała swoje zadanie, będąc oknem wystawionym socjalizmu czy komunizmu w Ameryce Łacińskiej. Tam prowadzono pewne reformy, które były właśnie w tym duchu socjalistycznym, jak bezpłatna i powszechna oświata, bezpłatna i powszechna służba zdrowia. To już kosztowało. Ale mówię, Rosjanie Radzieckie dopłacał do Kuby ciężkie pieniądze. A coś, i w ten sposób Kuba stała się krajem komunistycznym. A co się dzieje z Wietnamem? Francuzi wycofują się z Wietnamu, znaczy wycofują, wypędzają ich Japończycy w czasie II wojny światowej. Japończycy przegrywają wojnę i ewakuują się z Wietnamu, zostawiając notabene bazę, którą zbudowali, bazę Dien Bien Phu. Francuzi wracają, Wietnamczycy wcześniej ogłaszają niepodległość Ho Chi Minh, ale Francuzi, nie zważając na to, wracają, uważają, że to jest ich własność, wracają do Francji, lokują się w tej bazie Dien Bien Phu, która staje się ich grobem. Tam ginie w czasie oblążenia tej bazy, nie patrzyłem, ile to w dziesiątkach tysięcy francuskich żołnierzy. Francuskie, Legia Cudzoziemska, Algierczycy za francuskie pieniądze służący. Tutaj wśród... Niemcy, Polacy też. Czy Polacy w ramach tych Legii Cudzoziemskiej. W każdym razie, ponieważ jesteśmy w gronie geopolityków, a geopolityka to sztuka wojenna, więc może dwa słowa powiem o sztuce wojennej, w jaki sposób tą bazę oblegano. Otóż kilka lat temu zmarł w wieku stu kilku lat
dowódca wietnamski, generał, który wyszedł, dowodził tymi wojskami wietnamskimi, który wymyślił taktykę, jak tą bazę, że tak powiem, zdobyć. Otóż ta baza była otoczona przez wzgórza, ale za wzgórzami następnym był, to jest przy Mekongu, rzece Mekong. To nie jest przy wybrzeżu, tylko właśnie w głąbi Mekongu. Dalej były pas bagien, nieprzebytych bagien. I wydawało się, tak jak Japończyków, którzy to zbudowali, tą bazę, tak i Francuzów, którzy do niej podłączyli, to jest baza nie do zdobycia. Te bagna, przez te bagna nie można przejść. Ale Wietnamczycy rozmontowali działa artyleryjskie i na plecach część za częścią przenieśli na wzgórza i te działa montowali. Na plecach przenieśli pociski artyleryjskie. No i potem już te wzgórz po prostu jak na dłoni mieli tą bazę i ją bombardowali. Odcięty była dostawa wszelkiej pomocy, także tam zginęło. No pan, ale pan się może orientuje. Takie dziesiątki tysięcy francuskich żołnierzy i po tym już się Francuzom odechciało bycia w Wietnamie, że mieli coś, czyli jeszcze tam bronić, czyli jeszcze Bolivia, Algierii i tak dalej z tych swoich resztówek imperium. Amerykanie, którzy uważali, że teraz oni powinni powstrzymywać komunizm, przyszli do Wietnamu, zluzowali Francuzów. No jest podział Wietnamu i wojna. Wietnamczycy idą dalej za ciosem po pokonaniu jednego agresora, czyli Francję, i walczą z następnym. Można powiedzieć, że to jest komuniści. No komuniści, ale dla Wietnamczyków to byli po prostu Wietnamczycy, którzy walczyli o swoją dumę i niepodległość i tak dalej. Ale walka z potężnym przeciwnikiem wymaga, powiedziałem, mieć potężnego sojusznika. Tym potężnym sojusznikiem był Związek Radziecki, nie Chiny. Dlaczego nie Chiny? W czasie wojny koreańskiej Chińczycy brali udział jako ochotnicy, tak zwani. Tutaj Chińczycy nie brali udziału w wojnie. Wietnamczykom zależało na sprzęcie i pieniądzach. A sprzęt to wtedy to mieli Związek. Chińczycy nie mieli sprzętu wojskowego wartego, że tak powiem, zainteresowania. Także znów pojawia nam się Związek Radziecki, tak jak w przypadku Kuby. Tutaj dostarczają właśnie broń. I wojna trwa od roku 61. To jest ten rok, także rok kryzysu kubańskiego, rok nieudanych prób zamachu na Fidela Castro. A jeden zamach się udał, a to w drugą stronę się udał. Zamach na Kennedy'ego. Moja teoria jest teoria nie poparta żadnym dowodem, że to Fidel Castro zorganizował. Taki pojedynek, kto kogo. Ty mnie 20 razy, a ja ciebie raz. Raz, a dobrze. Skutecznie. Ale mówię, nie mam dowodów, tylko takie podejrzenie, to jest naturalny odruch, instynkt samozachowawczy każe ci zabić tego, który ciebie chce zabić. Ale mówię, nie ma na to dowodu. Tym bardziej, że dowody zostały skutecznie zatarte. Zabójca Kennedy'ego został zabity i został przecięty cały łańcuch, który można dojść, to kto go tam tak powiem, sponsorował. I rozpoczyna się wojna, która trwa do roku 73. W czasie tej wojny zginęło 30 tysięcy amerykańskich żołnierzy i 3 miliony Wietnamczyków, czyli 100 do 1. Amerykanie wygrali wszystkie bitwy, jakie tam były. Wszystkie bitwy wygrali, ale przegrali wojnę. Bo trudy tej wojny były jednak za duże. Amerykańskie społeczeństwo odmówiło dalszej akceptacji tej wojny. Rok 73 Amerykanie się wycofują. Dość, że tak powiem, w nieładzie się wycofują. Zostawiają na przykład bombowce B-52, które w międzyczasie to może pokażę.
W każdym razie lata później Wietnam Południowy, ten sponsorowany przez Amerykanów, pada, czyli utrzymali się przy życiu półtora roku bez pomocy Stanów Zjednoczonych. No i teraz mamy czasy współczesne. Co się dzieje teraz współcześnie? Upada socjalizm ZSRR. Kuba wpada w ciężki, bo mamy tu Kubę, mamy mapę Kuby. Przy okazji tu widzimy, o, a nie mamy, a nie za chwileczkę. W każdym razie Kuba, bo ja mam tam na bocznym tutaj obrazie, Kuba wpada w ciężki kryzys gospodarczy. Pieniądze się kończą, skończyły się niedobory straszliwe. Można powiedzieć, że gospodarka stanu wojennego, znaczy komunizm wojenny. To, że w tym czasie rząd kubański się utrzymał przy władzy mimo takich trudności, to jest efekt pozaekonomiczny. Każdy rząd wszędzie by się załamał. Co trzymało tych Kubańczyków? No tutaj można dywagować, ja nie jestem też takim dobrym specjalistą, dlaczego się komuniści utrzymali przy władzy. Można, można tylko spekulować. Po pierwsze, popularność Fidela w czasach tych wcześniejszych, to, że on się postawił Stanom Zjednoczonym wielkiemu bratu. Po drugie, jakaś taka inercja, Kuba Center Fidelis. Kuba dość powoli reaguje na te, zresztą kubańskie, na te zmiany. Kolejna rzecz, to jest dozowanie represji i liberalizmu. Otóż od czasu do czasu władze kubańskie pozwalały po prostu uciekać ludziom. Do tego stopnia, że to po prostu Amerykanie zawracali tych uciekinierów na Kubę. Ten prawo mokrej nogi i suchej nogi. Prawo mokrej nogi to oznaczało, że jeśli ta amerykańska Straż Przybrzeżna wyłowiła na morzu z mokra noga, no to to było zabieranie na ląd. A jeśli oni dopłynęli, bo tam takie są wysepki między Kubą a Stanami, należąc do Stanów, to była sucha noga. To z tej suchej nogi zabierano i z powrotem na Kubę. I mój wielki, widzicie, jaki ten wasz przyjaciel jest, to jest to hipokryzja i tak dalej. W każdym razie umiejętne dozowanie represji i upuszczanie tych właśnie najbardziej zdezygnowanych przeciwników reżimu za granicę, znaczy pozwala na przykład, chwilę powiedział, kto chce, kto uzyska wizy zagraniczne, może wyjechać, dostęp i zdejmowali kontrolę przy ambasadach. I tłumy się zbierały przed ambasadami i tym wąskim gardłem, to nie było, że Kubańczycy trzymają. Tylko, że te ambasady już nie przyjmowały wniosków o wizy i tak dalej. W każdym razie różne rzeczy się złożyły na to, że reżim nie ma. A na czym ten komunizm polega? Znaczy, żeby system jednopartyjny, to mniej więcej wiemy. Natomiast co robią dalej? Próbują reformować gospodarkę, próbują system rynkowy, znaczy na takim, jak u nas, nie pamiętacie, państwo młodzi, ale państwo zrobili, no jak pamiętacie, w czasach Gierkowski był taki, jakieś tam próby Gierkowski i później w latach 80. próby socjalizmu z rynkiem, socjalizmu. A w latach 60. były. A to jeszcze 60. tylko. Mówię to, Gierek miał tam coś. No w każdym razie nie chcę wracać do Polski. W każdym razie próbują, znaczy coś z tym, z tą gospodarką zrobić. Próbują turystykę rozwijać. Tylko, że jest to, że tak powiem, dość kiepsko.
wygląda turystyka. To znaczy jest enklawa w postaci Półwyspu Varadero dla cudzoziemców, ale i tam jest usługi, znaczy kiepsko. Windy, zdziałane z nie działa. Na wyższych piętrach hoteli woda nie dociera. Teraz tam właśnie mówię, w jednym z tych hoteli byliśmy na 8 piętrze. Po naszemu, na ich to 9, mam tu numerację. I mówię, winda nie działa. Trzeba schodzenie na górę, na tutaj na to wysiły. A portierka w takim socjalistycznym stylu mówi, ja po hiszpańsku mówię, a co ja zrobię? Takie po prostu takie swojskie, a co ja zrobię? W Wietnamie jest to niemożliwe. Tam wszystko działa, windy wszystkie działają. Albo wind na górę. Winda jeździ, ale na niektórych piętrach się nie zatrzymuje. No to tak, ma taką specyfikę. Bo nie można wcisnąć guzika. W każdym razie, albo, no już nie chcę do tego robić. W każdym razie ja córce mojej, która jest tam 20-paroletnią, powiedziałem, patrzę, to jest tak wyglądał socjalnie. All inclusive jest kelnerka, tam przynosi, ale ona jest panią. Pana pieniądze to może przynieść, może nie przynieść. Może wcześniej, może później. Więc i tam widziałem, jak tam się inni tam cudzoziemcy do tej kelnerki tam uśmiechali, tam tego zagadywali, żeby zyskać jej sympatię. Mówię, słuchajcie, patrzcie, tak wyglądał socjalizm. Kelnerka była panią sytuacji. I tak, sprzedawczyni była panią sytuacji. System mają dwuwalutowy. Jest jedna waluta twarda, wymienialna, którą się wymienia i z którą można wszystko kupić. No i waluta miejscowa, która jest świstkiem papieru. Żeby coś kupić za miejscową walutę, trzeba oprócz tej waluty trzeba mieć jeszcze kartki na żywność i tak dalej, system kartkowy. Już nie będę szczegółów tego powiadał. W każdym razie tam ktoś, no, zmarli ci, bo wszyscy święci, znaczy się obydwa i Fidel i Raul. Teraz doszli młodzi tam aparatczycy, no i próbują to jakoś pogodzić socjalizm z rynkiem. Można powiedzieć, że Kuba jest też takim wolnym elektronem w układzie geopolitycznym. Oderwała się, bo już socjalizm nie ma, jak mówiłem wcześniej, implozja centrum, czyli Związku Radzieckiego, i to spowodowało osierocenie Kuby. Czy ktoś tą Kubę przygarnie, to jest kwestia czasu. Kubańczycy bardzo chętnie by widzieli, żeby ich przygarniały Chiny. Ale czy Chinom to się opłaca? Tam nie ma żadnych bogactw naturalnych. Daleko od Belt and Road. Także te zabiegi Kubańczyków, żeby... To właśnie mówię, to ta afiliacji, próba afiliacji Kuby do Chin. Wietnam. Wietnam po zakończeniu, po rozpadzie Związku Radzieckiego nie odczuł tych skutków. Dlaczego nie odczuł? Bo pomoc Związku Radzieckiego była pomocą wojenną. Skończyła się wojna, skończyła się potrzeba pomocy. Wietnamczycy chociaż czują niechęć do Chińczyków, może ta niechęć zmniejsza, ale tu nie będę ważył tej, ale mimo tej niechęci cały czas patrzę na Chiny i kopiuję Chiny. Wietnam to jest ustroje, kto zna ustrój Chin, no to zna ustrój Wietnamu. Bo że Wietnam jest biedniejszy niż Chiny i radykalniejszy niż Chiny. Co mam na myśli, mówię radykalniejszy? Radykalniejszy w kwestiach gospodarczo-społecznych. W Chinach po okresie zastanawiania się i eksperymentowania wprowadzono ubezpieczenia społeczne i tak dalej. Są tu skromne, ale są. W Wietnamie
nam przewodniczka mówiła, a potem jak to skorygowałem, mówiła, że nie ma ubezpieczeń społecznych, nie ma emerytur. Starzy ludzie muszą być na łasce swoich dzieci. To jest tradycja rosyjska. Potem ja w The Economiście wyczytałem, że jest emerytur od 80 roku życia, ale tylko dla niektórych, którzy przeżyli oczywiście, dla najbiedniejszych, czyli dla najbiedniejszych od 80 roku życia. Dla Kubańczyków opieka medyczna to jest kwestia dumy narodowej. To mocno kosztuje zapewnienie bezpłatnej opieki medycznej. W Wietnamie wszystko kosztuje, wszystko, za wszystko się płaci. Ktoś zachoruje, to jest katastrofa rodzinna, bo to pożera pieniądze. Tym bardziej, że tam jest kapitalizm na tym poziomie dolnym, nie na poziomie tam władz, tylko na poziomie społeczeństwa. Kapitalizm taki, no nie wiem, czy w XIX wieku był taki kapitalizm. W każdym razie za wszystko trzeba płacić, a przy tym szpitale, lekarze, wiedząc o tym, że człowiek jest od nich zależny, ordynują najrozmaitsze badania, czy potrzebne, czy niepotrzebne, ale jedno jest potrzebne, płacić za te badania. Z tego żyją właśnie szpitale i lekarze. Także opieka medyczna, opieka społeczna, no to jest drapieżny kapitalizm. A nad tym wszystkim jest partia, która to rządzi. Dlaczego Wietnamczycy to akceptują? Bo póki co, podobnie jak w Chinach, to daje efekty. Kraj rozwija się może nie jak Chiny w tempie 10% rocznym, tylko tam 7%, ale 7% to jest też sporo. I wszyscy odczuwają. Wietnam jest krajem, jak ja to mówię, nie tylko ja, dla młodych, zdrowych ludzi. Jak się jest starym i niedołężnym, no to już nie. Ale póki co Wietnam jest krajem młodych, zdrowych ludzi. To się zmienia za niedługo. Już tam są prognozy mówiące o starzeniu się Wietnamczyków, ale to jeszcze przyjdzie i wtedy będzie problem. Czy uniosą, co koniec uniesie, właśnie koszty starzenia się i tak dalej. Czy uważam, że skończyłem o komunizmie. Czy na górze, jeśli chodzi o system polityczny, to jest tak samo. Jest udawane wybory, system jest, wybiera się prezydenta, ale jeden kandydat na prezydenta. I jest jedna partia, która obsadza wszystko. Natomiast na dole są różnice. Mówię, Wietnam to jest drapieżny kapitalizm. Kuba próbuje zachować zdobycze socjalizmu, jeśli chodzi o opiekę społeczną i tak dalej. No to się też, mówię, na turystyce. Na Kubie tam się wszystko psuje. Najczęstszym słowem na Kubie używanym przy turystyce to no funkcjonuje, nie działa, zepsuło się. W Wietnamie nie ma tego. Nie działa. Jak się coś nie działa, to zdążą na planie, zanim się to zorientuje, że nie działa. Może ja idealizuję, no może, ale byłem z takimi samymi biurami, ta sama klasa hoteli i taka sama biura. Nie jest tak, że tutaj byłem w jakimś tam słabym biurze, a tutaj takie ekskluzywne, tylko podobne. Dobra, teraz w najszybszym możliwym tempie. Parę obrazków. Już wiadomo. To jest. To nie tylko tutaj, także Bogota, Lima, Cusco, dawna stolica India i Inków. To przedstawia hiszpańskie dziedzictwo w Ameryce. To jest też ciekawe. O, ta w Hawani jest krzyż. Niby normalne. Otóż. Tylko w niektórych miejscach, tylko w Hawanie są na kościoła są krzyże. W pozostałych miejscach krzyże są ścięte w ramach walki właśnie z religijnością, czy z religią. To jest synkretyczna religia, efekt mieszania się białych i czarnych, Santeria. Skromny budynek, to jest wewnątrz.
Matka Boska, która jest jednocześnie boginią jakąś tam czarną, Matka Boska jest czarna. No, żeby udowodnić, że jest to patriotyczne, a to jest flaga kubańska, to w nim kościoły bez krzyży. Oto jest współczesna, ten obrazek na dole, to jest, to jest niby skansen tych wcześniej Indian, którzy wymarli. A tu prawa strona to jest, to jest współczesny obrazek Playa Chiron, czyli to taka nieskazitelny błękit z Morza Karaibskiego. To są polskie elementy, już nie będę poprzeskakuję. To jest no, Święta Trójca Kubańska, José Martí. José Martí Pomis, to jest bohater z czasów właśnie wyzwalania i panowania hiszpańskiego. José Martí, Fidel Castro i już kończy już i Che Guevara. To jest może ciekawe, to jest ten właśnie jedyny, to są pamiątki po bitwie za tutaj świn. To jest jedyny samolot, który rozstrzygnął los bitwy. Tu jest na lewo góra, to jest statek Yahoo Granma, na której przypłynął Fidel Castro. A tu edukacja patriotyczna, to jest nędzny bazarek, gdzie nic nie można kupić, tylko jest portret Che Guevary. To jest próba rozwoju turystyki, odnawianie Hawany. Hawana jest była kiedyś pięknym miastem, ale wymaga generalnego remontu. Remontuje się tam Hawanę, ale tam duże jest do zrobienia. To jest prywatny biznes. To jest miejscowy Guajiro, rolnik, który prywatnie uprawia tytoń. Część musi oddać, część może sprzedać. Jest jego rodzina, pracownik czarny. Dom Kubańczyka zawsze jest tam, fotel na biegunach. To jest właśnie obrazek turystyki na Kubie. Tutaj ja jestem jeszcze bez kuli. Mam nadzieję, że znów będę bez kuli chodził. A to jest kanał oddzielający Półwysep Varadero od kontynentu z góry, żeby tam jakieś pospólstwo się nie pchało do turystów, nie przeszkadzało im. Tu jest oczywiście z most i tam na moście są przepustki kontrolowane. A tu mamy Wietnam. Ja widziałem, Wietnam od północy na południe ekspandował wzdłuż morza, żeby zagospodarowując te płaskie tereny pod uprawę ryżu od północy, od Hanoi do coś, co się nazywa Ho Chi Minh, ale tam nikt tam nie używa nazwy Ho Chi Minh. Wszyscy używają nazwy Saigon. Teraz szybciutko. O, to jest też ciekawa mapa, to jest publikacja Banku Światowego, ale zrobiona przez etnicznych Chińczyków. Przedstawiają świat, jak on wygląda. To na ciemno-pomarańczowo, to są tereny, integralna część Chin, zabranych przez innych. Mongolia, czyli zaradziecka strefa wpływów. O, tak właśnie. Natomiast to zielone, to są, według Chińczyków, to są wasalne kraje. I wśród tych wasali jest Wietnam. Czyli jako Indochina, którą Francuzi zabrali. Także należy się, normalny stan rzeczy, to jest, że te kraje powinny wrócić do macierzy. Jak Tajwan powinien wrócić, jak Hongkong wrócił,
jak Tajwan powinien wyjść, to w dalszej kolejności cała reszta powinna wrócić do macierzy. O, no to jest samolot B-52. Ja dla tego samolotu, słynny, bo właśnie latające fortece, które bombardowały Wietnam Północny, a także Laos, bo największa trasa do dostaw zaopatrzenia dla południa, dla partyzantów na południu była przez Laos, bo ten kształt Wietnamu tak sprawił, że najkrótsza droga prowadziła przez Laos, że Laos był bardziej bombardowany niż Wietnam Północny. Otóż o partyzanci, to znaczy ich stroje, bo były różne kategorie partyzantów. Zawodowi partyzanci byli chłopi miejscowi, którzy wspomagali partyzantów. Każdy miał osobny strój. No, oczywiście wycieczka patriotyczna. Tutaj partyzan wyłazi z tuneli. Mamy kilkaset kilometrów tuneli w okolicach tego, którymi przemieszczali się właśnie ci Wietkong. Było także na wierzchu, to jest bar, Amerykanci i tam spożywali, a pod spodem był tunel Wietkongu. Ja, że tak powiem, przemieściłem się parę metrów w tym tunelu i więcej już nie chcę, to klaustrofobię muszą się nabawić. I tak to dowiedziałem się, że ten tunel był tak poszerzony na potrzeby turystów zagranicznych, tych bardziej gabarytowych. O, to jest przykład na górze synkretycznej linii. Efektem kontaktów Wietnamczyków z Francuzami obok nawracania części na religię katolicko-chrześcijańską było przyjęcie synkretycznej linii, to się nazywa Kaodai. Ona ma Trójcę Przenajświętszą, ta religia. Jednym z elementów tej Trójcy Przenajświętej jest Victor Hugo, także jest Bogiem w tej religii. Ale nie będę pytał dlaczego, albo bo już nie mamy czasu, w każdym razie to jest przykład. A to na dole to jest, to są buddyjskie, czy też oni tam mają, czy też shintoistyczne dla nich to jest, czy też taoistyczne. Oni to mnie nie bardzo rozróżniają. Tutaj jest, o lewy, to jest bohater narodowy Wietnamu, który walczył, ale z kim on walczył? Walczył z Nasir Yuan. Nasir Yuan to była Mongołowie rządzący Chinami. Także nie bardzo wiadomo, czy to jest bohater wojen z Mongołami, czy bohater wojen z Chińczykami. A czy ten bohater właśnie Wietnamczy, generał, którego też ubóstwiono, jest też Bogiem, czy też bóstwem, wymyślił sposób, jak zatrzymać tych Mongołów, czy też tego. Ale już w każdym razie też ciekawy sposób, a znaczy między ciekawymi sposobami, którzy oni płynęli, ci Mongołowie, czy też Chińczycy, statkami na rzece, bo rzeka Czerwona, która przekracza granicę chińsko-wietnamską, i ci Wietnamczycy powbijali palę w dno rzeki. A ten generał miał taki pomysł, i jak te się statki chińsko-mongolskie nadziały na te pale, to się topiły albo tonęli ci wojownicy, albo wydostawali się z trudem na brzeg. A na brzegu już czekali Wietnamczycy. Ale mówię, mimo tego zwycięstwa, to potem pojechali do stolicy prosić o przyjęcie hołdu. Ale już z pozycji siły, tak powiem, hołd z pozycji siły. W każdym razie tak. To jest cesarska stolica, ona jest ciągle w czasie wojny wietnamskiej, ona była zniszczona. Tam były najcięższe walki. Tej właśnie stolicy cesarskiej Hue. To są groby, tak zwane groby, tam nie ma grobowców. O, to jest przykład przedsiębiorczości Wietnamczyków, moja córka, której szykują tak, tunikę. W ciągu jednej doby właśnie tunikę uszyli i przynieśli. Jeden z naszych uczestników sobie garnitur uszył. Dobra, to jest baza, to jest Saigon.
na dole, już widać, to jest, całego nie ma komunikacji publicznej. Wszyscy jeżdżą motocyklami. No i po prostu to jest olbrzymi tłok w tym samym motocykle. To nie jest najlepsze zdjęcie Saigonu, nie, w sensie nie najefektywniejsze. Saigon to jest miasto wieżowców. Warszawa nie robi takiego wrażenia w każdym razie. To jest jakby w pewnym sensie miniatura Szanghaju i Saigonu. Czym dla Chin jest Szanghaj, tym dla Wietnamu jest Saigon. Miasto dynamiczne i tak dalej, i tak dalej. Polski element, tylko krótko, to jest Kazimierz Kwiatkowski, któremu Wietnamczycy postawili pomnik. Otóż on był z Politechniki Lubelskiej wysłany do Wietnamu, pomagać Wietnamczykom restaurować zabytki zburzone w czasie wojny. Potem się pieniądze skończyły, kiedy się zmienił ustrój. I on starał się jednak prowadzić te dalszym ciągu. Wystarał się o NZ-owskie pieniądze i w różnych miejscach zbierał. On uratował, tak Wietnam przetwierdzą, uratował stare miasto w Hoi An. An to jest perełka architektury. Chciano tam to miasto, to no, stare miasto zburzyć, bo to jest stare, zagrzebione i tak dalej. Na to miejsce zbudować no, dzielnicę biznesową w samej wieżowce. On właśnie interweniował i miał wtedy autorytet wśród władz wietnamskich, żeby uchronić to stare miasto w Hoi An. I udało się, Wietnamczycy są do dzisiaj wdzięczni, właśnie postawili mu ten właśnie pomnik. Napis tam głosi Kazimierz Kwiatkowski. Tutaj może nie widać dobrze, tam są kadzidełka. Kadzidełka się kładzie bóstwo buddyjskie. Już kończę. Przepraszam, się tak rozgadałem. Gdyby nie było komputera, to bym tych obrazów nie mógł pokazać. Już nie będę komentował tego wszystkiego. O. Dziękuję serdecznie. Dobrze, jeszcze raz dziękuję. Ja chciałem zadać, czy ktoś z Państwa chciałby się odnieść do tego wykładu, zadać pytanie, coś skomentować, coś rozwinąć, któryś z wątków. Bardzo proszę. Jeśli nie, to ja bym miał... Wszystko jasne. Ja bym miał co najmniej jedno pytanie. Wracając do początku, tutaj można powiedzieć, że jest to, czy był to wykład odnośnie tego, w jaki sposób ewoluuje imperia, w jaki sposób peryferia stanie się centrami, centra peryferialne, na przykładzie Wietnamu i Kuby. To jest taka myśl, bo wiadomo, że jakby bliższa ciału koszula. I gdybyśmy spróbowali tę zasadę, czy tę prawidłowość, możliwość przejścia peryferium w centrum i zastanowić się nad naszym krajem, nad Polską. Jakie pan profesor widzi możliwości, żeby być może Polska stała się elementem centralnym systemu, elementem centralnym jakiegoś czy lokalnego, czy szerszego imperium? Ja tu stwierdziłem, że to, co było, to się zmienia. Jednym z cech właśnie świata jest zmienność, również zmienność reguł. Mógłbym powiedzieć, co by było potrzebne wcześniej, dawniej, żeby z Polski stało zrobić imperium. No i były takie elementy imperialne w Polsce, w polskiej historii. Była ta demografia na pewnym poziomie, czyli liczba ludności. Były przestrzeń do zdobywania na wschodzie zwłaszcza. Był ten impuls pasjonalny, ale czego zabrakło? Zabrakło tego w wiedzy i później w władzy. Impuls pasjonalny też się skończył. Jadąc tutaj widziałem plakaty reklamujące polskich wazów. Co ci polscy wazowie zrobili? Wplątali nas w wojnę ze Szwedami i ci wazowie nie lubili Polski.
dla nich marzeniem było wrócić na tron szwedzki. Traktowali Polskę jako odskoczne dla swoich ambicji personalnych. Czyli nie było tego w wiedzy. Impuls pasjonalny, a inna wystawa to był polscy Sasi, gdzieś tam widziałem. Impuls pasjonalny skończył się w czasach saskich. To więc mogę powiedzieć, dlaczego Polska nie stała się imperium wtedy, kiedy mogła się stać. Brakło tych właśnie tych różnych wół. Teraz są inne reguły gry. Polska przemieściła się z jednej peryferii do drugiej peryferii. Z peryferii socjalistycznej, rosyjskiej, radzieckiej do peryferii zachodniej. Nasze władze obecne, władze dostrzegają peryferyjność polskiej sytuacji. Tak? Mówi się o wstawaniu z kolan i tak dalej. Ale co z tego wyniknie? Jakie mają możliwości, będąc, oni chcą naszą zerwać te ograniczenia, ale czy zrywając ograniczenia można coś zyskać? Czyli z jednej strony można dużo stracić, zrywając ograniczenia, nie będąc z Unii Europejskiej, można wiele stracić i nic nie zyskując. Natomiast pozostając lojalnym członkiem Unii Europejskiej i NATO, jesteśmy skazani na to, na pozostawanie w tym układzie. Jedyna szansa, którą widzę, to ja tu nazwałem, to wtopienie się. Bycie Teksasem, że tak powiem, Europy, czyli bycie integralną częścią potęgi pod warunkiem, że ta potęga będzie potęgą. Czyli rezygnacja z pewnych elementów tożsamości na rzecz i ambicji politycznej, ale też by się wtopić w tą europejsko-atlantycką, że tak powiem, imperialną rzeczywistość. Ale czy my tak tego chcemy? Na jako społeczeństwo? A tu byśmy mogli dywagować na ten temat i tak dalej. W każdym razie wydaje mi się, że czas powstawania nowych imperiów się skończył. Znaczy się tutaj w Europie skończył. Turcja ma chęć odzyskania. Oni mają demografię, mają przestrzeń, mają i tak dalej, mają władzę. Chiny, ale to nie ma. My możemy tylko jako Europa. Pod warunkiem, że zrozumiemy, że z części swojej tożsamości, kultury i tak dalej. Bądźmy dobrze Niemcami, wtedy będziemy silni. Mówiłem się po cichu. Kiedyś taki pomysł, bądźmy dobrymi Niemcami, miał Masaryk, późniejszy prezydent Słowacji, czy Czechosłowacji. Ale potem, że tak powiem, miał takie kilka lat, kiedy głosił, że bądźmy Niemcami, bo Niemcy to jest cywilizacja, to jest kultura. A co to trzeba? Trzeba to jakieś peryferie. Ale potem mu to przeszło. Dobrze. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze się odnieść, zabrać głos? Tak? Nie. Przyszło? Tak, takie też proste, właśnie drugie pytanie. A w którym z tych krajów pan profesor chciałby być? Czy bardziej przemawia do pana? Oczywiście bym miał na wybór pomiędzy tylko Wietnamem i Kubą. Na Kubie jest pogoda sprzyjająca, klimat, sympatyczni ludzie, to wszyscy to mówią. W Wietnamie nie ma dobrego klimatu, to znaczy chodzi o pogodę tego zwykłą. Na południu w Sajgonie 30 parę stopni, potem lecimy samolotem na północ i tam na północy jest 10 stopni. Tak zmarzłem na północy Wietnamu, jak nigdzie indziej. Nawet na Islandii tak nie zmarzłem. Na sprawę, że na Islandii byłem przygotowany, że tam będzie zimno. Natomiast na Kubie, na Wietnamie miałem te ciepłe rzeczy w tym stronie. Nie, ja przepraszam, że w żadnym kraju nie jest.
te kolejki i tak dalej, ten system ja przeżyłem na własnym ciele, że tak powiem, system podwójnych walut, tych niedoborów książeczek, nie czekowych, tych książeczek z kartkami. Ja tego mam tego dosyć. No to i nie chcę być w Wietnamie, że jak zachoruję, to jest tam katastrofa finansowa, że będzie musiałem, teraz jestem emerytem, pracującym jeszcze emerytem, a gdy mi się skończy praca, no to w Wietnamie to by musiała mnie rodzina utrzymywać. Póki jeszcze, tak powiem, póki chodzi, to pracuję. A jak już przestaje chodzić, no to musi rodzina utrzymać. Nie chcę. Ani nie chcę tej codzienności kubańskiej, ani tej starości wietnamskiej. Polska mi się podoba najbardziej. Z tych wszystkich krajów, które wymieniłem, najbardziej mi się podoba Polska. I tym może optymistycznym akcentem, jakby nie patrzeć, zakończmy. Nie wiem, że dzisiaj będzie miało jeszcze jakieś zebranie. Nie widziałem, żeby tu ktoś rękę podnosił. Dobrze, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy panie profesorze. Ja dziękuję państwu tutaj obecnym, dziękuję państwu, którzy oglądają nas przez internet. I do następnego spotkania, które będziemy informować.